Łóżko wykonane jest z ramy metalowej na kółkach jezdnych z hamulcem. Składa się z leża, dwóch szczytów łóżka oraz wysięgnika z pochwytem. Sterowane pilotem siłowniki pozwalają na płynną regulację ustawień. Montaż łóżka rozpoczynamy od połączenia dwóch elementów leża. Solidnie skręcone leże układamy delikatnie na podłodze, uważając na siłownik. Kolejno przystępujemy do montażu boków łóżka. Należy pamiętać o wcześniejszym poprawnym ustawieniu blokad. Przytrzymując jedną ręką bok łóżka, montujemy ramę w specjalne uchwyty. Połączenie zabezpieczamy blokadą z dwóch stron. Czynności powtarzamy, montując leże z drugim bokiem łóżka. Przed montażem barierek bocznych należy pamiętać o odkręceniu śrub mocujących. Barierki montujemy na ramię łóżka i dokręcamy śrubami. Barierki posiadają specjalne blokady zabezpieczające przed złożeniem. Przystępujemy do podłączenia sterowania elektrycznego łóżka. W tym celu przewody siłowników podłączamy do odpowiednich gniazd. Włączamy zasilanie. Na koniec montujemy wysięgnik z pochwytem. Warto sprawdzić, czy wyłączona jest blokada pilota. Wyjątkowo czytelny w obsłudze pilot pozwoli nam na płynną regulację leża dostosowaną do indywidualnych potrzeb pacjenta. Ręcznie regulowaną część leża ustawiamy do żądanej pozycji. Aby zwolnić blokadę dźwigni, należy unieść leże do samej góry. Nie próbuj zwalniać blokady ręcznie. Odchylamy uchwyty celem stabilizacji materaca. Na koniec należy pamiętać o ustawieniu kółek do wnętrza łóżka i zablokowaniu ich.